Witam serdecznie. Dzisiaj proszę o taki zestaw. Już prawie wykoszone. Gołąbeczki sobie klepią. Otworzyłem bez ganiania. Co ma chęć, to niech się podrywa. Zostało jeszcze o tyle do skoszenia. Otworzyliśmy, niech sobie robią co chcą, niech się przyzwyczajają, że nie tylko popasania, ale i jak to się mówi, co dzień trzeba sobie polatać, wszystko wykoszone, nawet droga, jeszcze z pół godzinki, tak obliczam, że jeszcze dwa piwa. Będziemy pomału towarzystwo ruszać. O nie, na wodę, jest weekend, no to głupio, żeby na wodę było. Tu odłożyłem tych swoich. No tak mamy ruszać, a one mają mi gdzieś tam zostawać. No to nie wiem, 30 chyba, 2. Tu jest niecałe 30, ale tam jeszcze widziałem, że na budzie ze 4-5 jeszcze do odłożenia. Tak obliczę, że będzie... Prawda. Ponad 30. Tak jak powiedziałem, 2 tygodnie, myślę, że od połowy lipca, może od 20 lipca już muszą sobie dawać radę. Dzisiaj Bella ze mną jest, także jajeczka smakowały. Damy trochę jeszcze papusiu. Beczki pełne, także można. U sąsiada też gołębie otwarte, o coś tutaj sobie sąsiada leci, ale nawet nie ma co liczyć, żeby się pomylił. Proszę, drobne pszeniczka pół na pół. Niech pierzą, niech się bawią. Naprawdę jajka niosą jeszcze, jakby to był co najmniej połowa sezonu. Cały weekend wolny, także dzisiaj będzie koszone. Kupiłem już farbę na gołębik, także będzie drewnochronem objechana też od początku do końca. Zapowiadają się takie pracowite dni. Znaczy pracowite, jeśli nie będę się za mocno nawadniał, to zrobię. Jeśli się będę nawadniał, no to przełożymy na inny termin. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Jak to ktoś mądry mi powiedział, że stracony weekend, nie, że stracone pieniądze idzie odpracować, ale weekendu, którego się nie popiło, nie idzie nadrobić. Także tym mottem trzeba się ten weekend sugerować, bo rzadko mam wolne weekendy, a to jest ten. Jest też kilka zwrotów, tak jak ktoś tam ogląda TikToki, to wie i to mi bardzo pasuje, że jest kilka słów w języku polskim, które są ciężko do wymówienia. A jednym z nich jest: dziękuję, nie piję. Także zdróweczka. Bierzemy się za dalsze koszenie. Ładnie to wygląda, podoba mi się. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.